trakcie corocznej Wigilii Legionowskich Środowisk Kombatanckich, zorganizowanej tym razem w Domu Kultury w Łajskach, miała miejsce niezwykła uroczystość. Dokładnie tego samego dnia, czyli 12 grudnia, 100 lat skończył jeden z członków Legionowskiego Koła Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych, Zygmunt Rogalski. W ubiegłym roku już obchodziliśmy tą 99. rocznicę, bo to też rzadkość. A tutaj widzieliśmy jubilata w doskonałej formie psychicznej i fizycznej. Przecież tutaj zabrał głos, wypowiadał się logicznie. To niewiele osób w takiej formie dotrwało. Poza życzeniami i prezentami na jubilata czekała jeszcze jedna niespodzianka. Na wniosek Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych pan Zygmunt Rogalski został odznaczony kombatanckim medalem jubileuszowym Polska Niepodległa 1918-2018 oraz dyplomem honorowym. Gratuluję. Dziękuję. I obyśmy się w takiej samej kondycji. O my nie ostatni raz. Tak. Dziękuję wszystkim. Pan Zygmunt pochodzi z jednej z podwarszawskich wsi. Po wybuchu wojny trafił do obozu pracy. Na szczęście udało mu się stamtąd uciec i przedostać do Królewca, dzisiejszego Kaliningradu. Przeżył tam bombardowanie i oblężenie miasta. Po ucieczce z ruin wraz z resztą ocalałych ukrywał się w lesie. Pod Olsztynem został ponownie schwytany przez Niemców i jako element szczególnie niebezpieczny trafił do obozu koncentracyjnego w Działdowie. Pobyt tam był, jak sam pan Zygmunt przyznaje, prawdziwym koszmarem i traumą, którą przeżywa do dziś. Leli, taki byłem pobity, że się wszystko trzęsło, by byli mnie zabili, to bym wolał już był w ten czas. I jak poszedłem na sztubę, to siedziało nas po jednej stronie 12, po drugiej stronie tak, że było nas 28 na tym pomieszczeniu, taki pokój, bo to koszary wojskowe były i tam taki bardłuk przy ścianie był i na tym bardłogu siedzieli, robactwo. I trzy razy w tygodniu odwrócony do ściany, tak trzy godziny trzeba było stać, na ścianę patrzeć. A oni chodzili korytarzem i tego. I jak było śniadanie, to była bułka chleba na 12. Więc takie krąbka tego chleba i był ten kawa taka, takie pół litra kawy. I to było wszystko. Obiad. Tak samo miseczka była taka zupy, blaszana miseczka, bez łyżki. Łyżki nie było, tylko z tej miski trzeba było tak fryk zjeść, a jak kartofelek jakiś był, to trzeba było ręką go wziąć i zjeść. Takie było. Tak nas mordowali w tym obozie. Po wojnie wraz z żoną zamieszkał w Legionowie. Wspomina, że pierwsze miesiące po zakończeniu okupacji były bardzo trudne. Był problem z mieszkaniem, jedzeniem i opałem na zimę. Z czasem było jednak coraz lepiej. Najpierw mieszkał w domu przy ulicy Kraśnickiego, który sam zbudował, a potem przeniósł się do spółdzielczych bloków. Dziś z rozrzewnieniem wspomina to stare Legionowo. Jak się szło do pracy w Legionowie, to rano jak się szło, a przechodził ktoś obok, to się mówiło dzień dobry. Inne ludzie byli. Teraz, żeby mogli, to by się pozagryzali. No przecież to jest, wie pan, nieraz człowiek przeknie, jak w tej telewizji, jak to się dro, jaka nienawiść między nami. Niby jesteśmy narodem katolickim, a takie nienawiść sobie mamy, nie? Tego kiedyś nie było. Kiedyś były, jak było, przecież był niedostatek, małe zarobki były, to proszę pana, jak tego. W Sylwester, jak tu w Legionowie, to gdzie szkoła, to był Sylwester. Tam młodzież się bawiła, tam z budy, tego. Człowiek pracował, później przed wieczorem poleciał, wytańczył się, tego wysumniał, nie potrzebował proszków brać. Było, teraz ta młodzież to niedługo nie będą mieli nogów przeplatać. No nie żadnej rozrywki nie mają. Kompletnie. Ze swoją żoną Heleną, którą poznał jeszcze w Niemczech, pan Zygmunt przeżył w małżeństwie już 73 lata. Urodziło im się czworo dzieci, sześcioro wnucząt i ośmioro prawnucząt. Zygmuntowi Rogalskiemu życzymy kolejnych tak pięknych jubileuszy.